Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3, The Frozen Throne. Ostatnio odcinek zakończyliśmy, jak dobrze pamiętacie, uciekając z krypty, w którym było oko Sargerasa. A Maiev po prostu udało się uciec. Zobaczymy, co dalej. Musimy wyruszyć do Kalimdoru. Czyli Shando Stormrage to jest po prostu Malfurion. Nie zdołamy uciec, ale może uda nam się wezwać posiłki. Niech zameldzie się goniec. Musi dotrzeć do brzegu i popłynąć do Kalimdoru. Okej. Goniec. Jeśli będziemy miały szczęście, to Shando dotrze tu, zanim zostaniemy pokonani. Śpiesz się, siostro. Let's go, let's go. Czy to jest ta głupia misja? Ojej. Goniec ma kłopoty, chrońcie go! Tor Ilisar Teranal. Co? Co? No, lol. Nie wrócam już. Rozumiem. Na dwa baty jedziemy. Czas na łowy. No nieźle. No nieźle. Nie lubię takich misji, ale wy o tym chyba raczej wiecie. Trudno. Z ilu stron mogą nas atakować? W sumie to chyba z trzech. Nie, no nie lubię takich, kurde, misji. Weź tam, nie wiem, więcej tych drzew porób. Dobra, kaj tam dotrzeć, tędy dołem. Dobrze, no to lecimy. Nie lubię takich misji, bo za dużo trzeba naraz ogarniać. Tak po prostu. Nadszedł czas. Dobrze, tu nam się udało bez walki obejść. Tu już się niestety nie uda bez walki. Nie ma czasu. A, to możesz leczyć, no to lecz. No nie? Dobra. Jakoś to idzie. Dobra, ty się tu ulecz. W takiej formie jesteś bardziej pożyteczny. Nieodkryta dodatkowa misja. Tu coś jest? Tak się tylko zastanawiam. Czy to może być tutaj ta nieodkryta misja? Ale chyba... Chyba nie wiem. Na dobrą sprawę naprawdę nie wiem. Dobra, skupcie się na jednym. Celu. Na jednym celu. Dobra. Obrońca. Więcej obrońców tutaj. I po dodatkowym, myślę, tutaj. Aha, podlecz tego. I tu do drzewa, chyc. Weźcie sobie jeszcze to. Dobra, a my lecimy tutaj. No wiem, że marnujemy tutaj czas, ale może to jest jakaś dodatkowa misja, która mi da jakiś dobry item. Mimo wszystko spoko. Dobra. Ale umrze. No nie, niezbyt dodatkowa, ale... Ale golda dostaniemy. To się raczej nada. Ocal transportowiec. Twoja baza musi przetrwać, czyli no, teoretycznie powinniśmy robić to szybko. Nie mogę czekać dłużej. No tak, tylko obrona bazy wchodzi w grę. Zabierzcie wszystko. Może uda nam się znaleźć. Nie, co to dało? Co pomoże nam w walce z Ildanem. Ale okej. Jego przeklętymi wężami. Dobrze, tu już jest wzmocniona obrona. Myślę, że bardziej. Aha, tu z dołu też mogą przychodzić. I tu pewnie od boku też? Nie, od boku nie powinni. Powinni raczej z dołu przychodzić. To spoko. Twój budynek jest gotowy. Twój budynek jest dorób gotowy. Jeszcze więcej. A ja sobie zrobię więcej obrońców. Dobra. I dorób jeszcze dwa więcej. Bezczeszczą nasz święty. A ja dorobię sobie jeszcze więcej obrońców. Nie możemy tu budować.
Ojej, zniszczył się budynek, który miał się budować. Niezbyt mi się to podoba. No ale dobra, umarła. Ta głupia, głupia głupka. Badania zakończone. Dobra. Tutaj się budują. Buduje się jeden. Dobra, na razie wystarczy, lecimy dalej. W tę stronę raczej już. Raczej! Kurczę, jakie się seplenie. W tę stronę już raczej nic nie powinno być. Zakończę to polowanie. A, stocznia jest z tej strony. Ale trzeba tam doprowadzić gońca najpierw. Dopiero potem reszta armii. Dobrze, nie ma problemu. Możemy to zrobić. Nawet musimy. Taka misja. Czy chcemy się z tobą bić, Ciulu? A to może nam coś naprawić. Tutaj, myślę. Tak wygląda przynajmniej. Kula spowolnienia. Gdzie wypad? O, gorsza jest, to pewnie lepsze. Dobra. Winni będą. Mamy dwie kule, tak? Twój budynek jest gotowy. Które dają fulę. Dobra. Lecimy dalej z tematem. Zniszczymy jeszcze więcej. Dobra, tutaj ta obrona się całkiem dobrze trzyma. Nie wiem, tutaj jeszcze kilka dorób. Co się będziesz zastanawiał? Kiedy są duże koszty? Od 80. Fuj, jest. Czasu a czasu. Czasu a czasu. Spokojnie. Dobra, lecimy dalej. Nadszedł czas. I tam jest jakiś glif. Coraz bliższy. Glif wzmocnienia. Zakończę to polowanie. No nie przeczytałem zbytnio, co on daje. Ale rozumiem, że glify działają chyba dłużej niż runy. W sensie, powiedzmy tam przez plus minus kilka minut. Albo na stałe na przykład. To też spoko. Nadszedł czas. Dobra. Mamy już kolejną grupkę wrogów do zaatakowania. Jeb was po mordach. A co tam? Ole, ta burza daje po ekranie, aż cały ekran mruga. Dobra. Prawie wszystko się umarło. Dobra. Powiedziałem dobra. Teraz lepiej. O! No nieźle. Nie mogę czekać dłużej. Chwała Elune. Gońcowi udało się dotrzeć do brzegu. Tak, ale co mi teraz po tym hipogryfie, skoro ja nie jestem w stanie... Co to jest? Badania zakończone. Aha, i teraz ja tym gońcem powinienem przepłynąć tam. Ale jak ja przejdę jednostkami? Aha. Rozumiem. Teraz już rozumiem. Dobra. Spoko. Już rozumiem. Już jest dobrze. Idzie bezczeszczą. Myślę, że jednak mógłbyś naprawić. Myślę, że tutaj również taki ognik by się przydał. I myślę, że tutaj sytuacja jest identyczna. Dobra. Dobra, gryź się z nimi. Dobra. Pyk. Dobra. Dobrze, tu możemy wysiąść raczej. Przynajmniej mam taką nadzieję. To narzucimy pozytywne efekty na nich tutaj. Dobrze. Gdzie masz uderzyć? Moja moc należy do ciebie. I ty. O nie, wy obydwoje tu już jesteście wyleczeni całkiem spoko. Goniec, ty tak właź do tego i tak. No bo dobra, chodź. Chodź, goniec. Jednak się przydasz. Tutaj pieniążki, no nie no, pieniążków mamy całkiem dużo. Myślę, że nie potrzeba wcale więcej tych pieniążków tam. Jedyne co to przepłynąć dalej, więc podejrzewam, że tutaj jest jakaś baza, którą trzeba będzie zniszczyć. No, krótko. Nadszedł czas. Nie mogę czekać dłużej. Otóż to, tak jak myślałem. Koniec jest coraz. Może niekoniecznie baza, ale właśnie takie coś. Co uniemożliwiłoby nam przepłynięcie dalej. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Marnujemy tutaj czas. Czekaj, no!
Ach, ty. Nie podoba mi się to. Bo troszeczkę biją. Troszeczkę nawet dużo. Ale to nic, widzę, że siadło. Czas na łowy. Dobrze. Nadzieja. Hashtag believe. Nie mogę czekać dłużej. Gdzie mam uderzyć? Nie ty, tam się nadajesz jak. Zniszczcie to. Aha, już teraz rozumiem, dlaczego potrzebowaliśmy tyle pieniążków. Aha. Ale ci obroń tutaj całkiem sobie spoko radzą. Dobra, tutaj niestety troszeczkę źle to zrobiłem. Bo niszczą nam jednostki. Dość solidnie. Dobra, ale chyba poszło całkiem spoko. Czy to jest w stanie... Tak, to jest w stanie również skaleczyć jednostki latające. Co mi się podoba, jak najbardziej. Dobra. Statki niech podpłyną mi tutaj. Bramy zniszczcie. Dobrze. Umor. Dobrze, dobrze. Oczywiście. Twój budynek jest gotowy. Kaj, ty idziesz tam. Twój budynek jest gotowy. Dobrze. Nadszedł czas. Spokojnie, tę misję widzę na luzaku robię. Więc nie ma tragedii. Nadszedł czas. I chyba już tutaj wypłyniemy, to jest ostatni punkt. Wskaż mi drogę. Czas na łowy. Dobra, wy te balisty się nadajecie tylko na niszczenie takich rzeczy. Ale jednak mogłybyście to troszkę szybciej zniszczyć, mimo wszystko. Panie balisty, czy panowie balisty? Nie wiem w sumie. Balista, to jest... Aha, to jest wyrzutnia glewi tak w ogóle, to jeszcze co innego to jest niż balista. Nasi wojownicy zaatakowali. Jak tam baza? No e, na ludzie się będą. To drzewce naprawdę ogarniają. Dobrze. Siadajcie do statku. Czy goniec jest? Goniec jest. Zatem teraz na luzie możemy przypłynąć. I co? I chyba koniec misji, tak? Wrobiliśmy się w 13 minut XD. No i elo, kurde, krótka misja. W porównaniu do poprzedniej to jest króciutka, to jejku. Niech Elune sprawi, żeby aha, byłaś w tym statku. W przeciwnym wypadku Illidan może nie spotkać nikogo dość potężnego, aby go powstrzymać. No nieźle. No nieźle, muszę przyznać. Dobrze, w takim układzie dziękuję wam za uwagę. To było dość krótkie w porównaniu do wczorajszego odcinka, no ale życie. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!